Jesteśmy w galerii, jestem z artystą, z fotografem. Proszę przedstawić się naszym widzom. Dobry wieczór Państwu, Michał Kuligowski, artysta, fotograf. Artysta, wielkie słowo, ale fotograf na pewno. Proszę powiedzieć właśnie, w jaki sposób jesteś związany z tą galerią, gdzie mamy przyjemność dzisiaj spędzać ten piękny wieczór? Kontakt jest z natury artystyczno-biznesowej, to znaczy ja robię sztukę, a Ireneusz promuje tą sztukę. Ireneusz, czyli właśnie galerii. Ile prac przedstawiasz dzisiaj w tej galerii? Znaczy, aktualnie do tej ekspozycji, która w chwili obecnej jest zauważalna przez widzów, przez nas wszystkich, tutaj to jest jedna praca z naszymi plecami w gabloce szklanej, natomiast prac na stronie internetowej jest więcej, znaczy są dwa cykle i jedna praca. Powiedz proszę, gdzie możemy znaleźć Cię na social mediach, właśnie, żeby zobaczyć oczywiście te prace, o których mówisz, o tych ilościach? No i to jest właśnie lojalność artysty wobec marszanda, to znaczy jeżeli Ireneusz jest moim przedstawicielem, to ja nie promuję sam siebie poza jego plecami. Poza tym uważam, że samopromocja nie jest tak prestiżowa jak promocja przez galerię, która zawierzyła mi i dlatego mnie promuje. Nie muszę już tego robić. Aha, więc wszystkie pytania odnośnie Twojej twórczości możemy skierować właśnie do właściciela galerii, do tej galerii przez stronę internetową, tak? Rozumiem. Tak, właśnie dlatego ten kontakt nawiązałem i utrzymuję go, żeby nie obciążać sam siebie sprawami, tak jak pani redaktor powiedziała, social mediów, tylko abym mógł zająć się twórczością, a sprawami promocji zajmuje się galeria.